Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Właśnie dojeżdżamy do Bydgoszczy. Jesteśmy już tutaj na tej drodze ekspresowej. Jedziemy zjeść podobno najlepszego kebaba w Bydgoszczy ever. Więc za chwilkę spróbujemy. Mam nadzieję w ogóle, że go dostaniemy, bo są podobno ogromne kolejki. Michalinka śpi. W sumie wyszło bardzo spontanicznie. Może jeszcze załapiemy się gdzieś tam do sklepu, żeby skoczyć. Więc zabieramy Was ze sobą. A podziwiajcie jeszcze, jak tutaj ładnie zaśnieżony las, bo w mieście to już praktycznie ze śniegu za dużo nie zostało. Szymon poszedł zamówić, a ja wam zrobię szybki haul, bo dzisiaj odebrałam paczkę z Zebry i zamówiłam tak, klej do Vans Duo i Brafau Effect 10 mm. Tutaj są te same, tylko 8. Tutaj mamy klawier V-Shape 12 Ibra Mix, takich klasycznych. Dalej mamy kultowy puder, który bardzo lubię, Claressa Sugar Powder, rozświetlający. Dalej mam też kultowy podkład, już rybciu, Lovely Camouflage Foundation, nigdy go nie testowałam, podobno zamiennik Double Wear. Dalej kupiłam sobie taki puszek do pudru. Stwierdziłam, że ma fajny kształt z Vibo. Nie widziałam go nigdy wcześniej. Taki pędzelek, można powiedzieć, że do podkładu. To jest co to? Wet n Wild. Dalej zamówiłam sobie ten podkład, bo słuchajcie, nigdy go wcześniej nie miałam, a jestem bardzo ciekawa. Podobno jest świetny. Korektor już wcześniej, The Multitasker. Bardzo fajny. I jeszcze taki pędzelek. Zaraz się patrzę do pudru pod oczy, Ibra F07. Dobra, więc ja czekam w samochodzie, idę do tyłu do Michaliny, dam jej chyba mleko, chociaż muszę zobaczyć. No właśnie, wyjmę chyba z fotelika, sobie chwilę posiedzimy. Rozebrałam ją trochę. O, co to za mina? Proszę, halo! Hej! Rozebrałam ją trochę, bo się zgrzała tu w tym samochodzie, ale mnie trzyma za włosy, więc się nie chcę ruszać, żeby nie ciągnąć. Michalinuś, puszczaj mamę, puszczaj mamę. Trochę się wyspała, także fajnie, fajnie. Czekamy na tatusia, tak? Wiecie co, tak sobie pomyślałam. Ostatnio na Instagramie zrobiłam takie anonimowe Q&A. Teraz jest ta opcja. Masz. Teraz jest ta opcja, że można sobie pobrać jakąś tam aplikację i że można zadać anonimowe pytanie komuś. O, się trochę podsunę. Że można zadać komuś anonimowe pytanie i się odpowiada. No i tak sobie pomyślałam, czy może ktoś nie chciałby, żebym zrobiła taki film. Takiego filmu z odpowiedziami na różne pytania dotyczące na przykład, nie wiem, macierzyństwa, no czegokolwiek po prostu, czego chcielibyście się dowiedzieć na nasz temat. Może z tej drugiej strony sobie trzymaj, co? Czy ta ci pasuje? Może ci coś innego damy. Proszę. Czy nie chcielibyście się czegoś dowiedzieć na nasz temat? Więc jeżeli tak, to możemy się umówić, że pod tym vlogiem zapraszam wszystkich do zadawania pytań. I jeżeli się uzbiera kilka pytań, może albo może nie pytań, tylko może na przykład
jakiś temat do rozmowy, który by się Wam wydawał ciekawy, albo, no nie wiem, jakieś moje zdanie na jakieś właśnie różne sprawy, jeżeli chcielibyście poznać, to chętnie nagram właśnie taki film, bo nawet tak we vlogach, no pięknie pokazujesz, taka duża, bo nawet we vlogach, szczerze mówiąc, to nie ma okazji, żeby się dłużej wypowiedzieć, no bo wiecie, takie są codzienne rzeczy, przyziemne raczej, codzienność raczej cały czas jest taka sama mniej więcej, więc nawet nie przychodzą mi do głowy jakieś takie tematy, które mogłyby dłużej, więcej czasu po prostu zająć w filmie, tak? Więc jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę, chcielibyście posłuchać moich wypowiedzi na różne tematy, to bardzo, bardzo zachęcam i zapraszam. Może kogoś to zainteresuje. Gdzie ty tu siedzisz z przodu? Może kogoś to zainteresuje i może nagram taki film. Także zapraszam. A my czekamy dalej na Szymona. Słuchajcie, chyba wpadłam teraz na pomysł, że jeszcze póki są wyprzedaże, to podjedziemy może, nie wiem właśnie gdzie, muszę zapytać Szymona, bo w sumie nie planowaliśmy zakupów, ale może uda nam się skoczyć do Focusa albo do Arkad, chociaż teraz to we Focusie już raczej nie ma nic ciekawego, więc pewnie jeżeli już, to do Arkad, żeby kupić Michalinie coś cieńszego. Taki kombinezon niepuchowy, żeby był właśnie do jazdy samochodem, tak jak na przykład muszę gdzieś z nią pojechać na chwilę, żeby było coś bezpiecznego do drogi i żebym nie musiała jej rozbierać i ubierać cały czas. Więc może uda się znaleźć jakiś taki kombinezon, który mógłby już też być na przykład na wiosnę, na jakieś cieplejsze dni, na spacer oczywiście. My już zjedliśmy i powiem Wam, że było naprawdę, naprawdę pyszne, ale był tak ogromny, jak zresztą widzieliście na przebitce, że nie dało rady tego zjeść. Szymon zjadł, ja niestety wymiękłam. Teraz się trochę ogarnęłam i lecimy do Arkad, ale jeszcze jesteśmy na stacji najpierw. Dobra, teraz oby się znalazło miejsce. Zobaczcie, jaka miejscówka. Od razu przy wejściu. Super. Mleczko wypita. Tak. Jesteśmy w C&A. Ojejku, to są takie śliczne te ciuszki. Zobaczcie, taki komplecik. Ten mi się też bardzo podoba. Bardzo ładne spodenki. Ale szukam takiego futerkowego. O, może skarpetki. Szukam takiego futerkowego kombinezonu i nie mogę znaleźć. W H&M-ie nie było rozmiaru, a tutaj nie widzę w ogóle. Chyba, że gdzieś jeszcze będzie. Dobra, zakupy zrobione. Kupiliśmy Michalince tylko jedną bluzeczkę, cieńszy kombinezon i czapkę i komin, więc już wracamy. Jest po 19, także trochę późno. Jeszcze jedziemy na sekundę do Leroy po farby, do pokoju, także już jakiś krok poczyniony będzie. Mam nadzieję, że będą ten kolor będzie, który sobie wybraliśmy. Królewski diament, magnat ceramik, także jedziemy. Mamy tutaj na wylocie zaraz Leroy. Już mi się chce spać, także wracamy i kupimy to, co trzeba i do domku. Patrz, tu są akurat.
Dobra, jesteśmy w domku. Michalina wyspała się w samochodzie, więc miała taki mały problem, żeby zasnąć już w łóżeczku swoim na dobranoc, ale na szczęście się udało. I teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają usta już po zagojeniu. Dzisiaj jest w sumie pierwszy dzień, od kiedy nie mam już żadnych stróbków, żadnych suchych skórek. No teraz mam jeszcze je pomalowane, ale co prawda no została już tylko sama konturówka, a w środku mam tylko błyszczyk, więc one są takie wyraźniejsze trochę niż były, także się cieszę, fajnie wyszło. Związałam sobie włosy w kitkę, żeby mi było w domu wygodniej. I co? Kupiliśmy farby. Kupiliśmy dwie puszki farby tej Magnat Ceramic, zaraz Wam pokażę. Kupiliśmy Michalince kombinezon, taki właśnie misiowy, powiedzmy, w smyku, jedyny, jaki był w rozmiarze 86. Od tego rozmiaru już wydaje mi się, że większy wybór jest w kurteczkach albo w takich kombinezonach typowo zimowych na śnieg, taki jak ona ma, ten grubszy. Więc ciężko było znaleźć, ale no był jeden taki karmelowy, można powiedzieć, także nie jest źle. Trochę mi się kojarzy, że wygląda jak chłopczyk, ale trudno. I pokażę Wam, co kupiliśmy. W sumie trzy rzeczy tylko, oprócz tej farby i kombinezonu. No i do kombinezonu jeszcze dobrałam jej komin i czapkę. Ale to już Wam pokażę w kolejnym vlogu, bo wszystko jest schowane w foteliku na szafie, tam gdzie ona śpi, także już jej nie chcę przeszkadzać, nie chcę jej budzić. Widzę, że coś mi tu wyszło pod brwią. Chyba sobie zrobię peeling albo jakąś maseczkę. I jutro bym chciała przetestować te nowe podkłady, co mi przyszły dzisiaj. Także sobie zrobię jutro jakiś taki ładniejszy makijaż, więc już Wam pokazuję, co tutaj jeszcze mamy ciekawego. Dobra, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o wyprzedaże jakieś tam, no to byliśmy właśnie w Zarze, w Stradivariusie, w TK Maxie, w Chemie, no i powiem Wam, że jest mnóstwo rzeczy, szczególnie w Zarze, po prostu porozrzucone wszystko. Na dziecięcym dziale nie było już takiego dużego wyboru. Mi się spodobała jedna torebka, ale ostatecznie stwierdziłam, że jej nie biorę. A Michalinie kupiliśmy tylko tą jedną bluzeczkę, taką, wiecie, taka sprana czarna niby. I tutaj ma falbankę, kosztowała całe, znaczy nie całe, 20 zł, 19,90. Więc myślę, że spoko do jakichś, wiecie, leggingsów, do czegoś. Lubię teraz jej zakładać bluzeczki po prostu pod krótki rękawek, czy tam pod koszulkę i bluzeczkę. I słuchajcie, kto z Was miał tego bączka? Kupiliśmy w smyku bączka, bo to się nie będzie kręcić. Więc ja pamiętam, jak my mieliśmy w domu bączka. I Szymon ostatnio właśnie przypomniało mi się, że przecież są te bączki. No i dzisiaj jak byliśmy właśnie w tym smyku szukać kombinezonu, to gdzieś tam na chwilę zniknął i znalazł. Także kupiliśmy Michalince bączka i jedną rzecz w TK Maxie. Taką zabaweczkę znaleźliśmy, akurat była za 30 zł i to są te takie, nie wiem jak to się nazywa, jakieś tam, wiecie, te pop, coś tam do wduszania tutaj. I to jest też fajne, bo tutaj jak widzicie są liczby po angielsku od zera właściwie, bo tu na środku jest 0 do 10. To jest na takiej plastikowej ramie. Także na razie będzie miała taką zabaweczkę, a później może być też fajne do nauki liczb po angielsku. Także tylko takie zakupki, nic specjalnego. Ja teraz sobie chwilkę siedzę, pooglądam coś w telewizji. No i będę szła się kąpać i spać. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i przypominam o zadawaniu pytań albo napisaniu, jaki temat chcielibyście, żebym poruszyła. I może w kolejnym filmie właśnie pojawi się jakaś taka mała pogadanka. Będę miała okazję
coś więcej od siebie powiedzieć. Także jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i polubienia tego filmu. A my widzimy się już w kolejnym, także dobranoc i buziaczki. Pa, pa.